Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Tak, my musimy wiedzieć, przeciwko komu to oprogramowanie Pegasus było używane. Jasno przypomnijmy, że ustawa o CBA mówi, że obraz i dźwięk rejestrowany podczas kontroli operacyjnej osób, pomieszczeń, środków transportu może być utrwalany w miejscach innych niż publiczne. Nie daje to podstaw prawnych do takiej działalności, żeby używać Pegasusa w miejscach publicznych, dlatego że Pegasus działa właśnie cały czas. Taka jest jego natura. Jest nielegalny i nie ma podstaw prawnych. I oczywiście jedną rzeczą jest to, żebyśmy się dowiedzieli, wobec których polityków, wobec których przedstawicieli różnych instytucji to oprogramowanie było wykorzystywane, ale równie ważne jest to, żeby Polacy mogli dowiedzieć się, czy przypadkiem to oprogramowanie nie zostało wykorzystane przeciwko nim. Musimy wiedzieć, kto na to wydał decyzję, kto kogo podsłuchiwał i w jakim celu, znać całą listę osób, wobec których państwo wykorzystywaliście to oprogramowanie. I zwracam się tutaj do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę państwo nie jesteście ciekawi, czy i was nie podsłuchiwała wasza władza? Naprawdę nie chcecie się dowiedzieć, czy wobec was nie zostało użyte to oprogramowanie i czy wobec was nie były wykorzystywane te metody? Naprawdę mnie to dziwi, że siedzicie tak nielicznie i tak spokojnie. Dziękuję bardzo.